Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach o liczbie cząsteczek oraz masy podanych związków chemicznych. I podpunkt A. 0,04 mola tlenku węgla 2. Mamy podaną małą NK, czyli 0,04 mol. Mamy się doliczyć liczby cząsteczek oraz masy. No to lecimy tutaj ze wzorami. Na NK, czyli na liczbę cząsteczek, mamy N i stałą wartość NA. Czyli to już mamy. Natomiast jak chcemy wyliczyć masę, to będziemy mieć N razy masę molową. A to będziemy się już musieli sami tego doliczyć. OK, to zapisujemy sobie teraz masę molową. Mamy tlenek węgla 2, zwróćcie uwagę, czyli jak tu jest 2, tu jest 2, to mamy po prostu CO. Przechodzimy do układu okresowego pierwiastków chemicznych, szukamy tam masy molowej węgla. To 12 g na mol. I 16 g na mol, bo to tlen. Łącznie 28 g na mol. Mamy to, no to lecimy. Duża NK. Mała NK. I tu mamy cząsteczek na mol. I będziemy tutaj mieć 0,24 razy 10 do 23 cząsteczek. I teraz tak. My to musimy zapisać w postaci notacji wykładniczej, czyli przesuwamy ten przecinek o jedno miejsce. Będziemy mieć 2,4 razy 10 do 22. Dlaczego? Bo liczba została zwiększona o jedno miejsce, to potęga musi zostać zmniejszona o jedno miejsce, aby była równość. I mała MK. To będzie 1,12 gramów. Zatem podpunkt B. Znów mamy podaną liczbę moli. Bromowodoru, czyli HBr. Będziemy mieć tutaj 1 gram plus 80 gramów na mol, łącznie 81 gramów na mol. No to NK wymnażamy to sobie i otrzymujemy 15 razy 10 do 23. To musimy zmniejszyć, tu jest przecinek w tej liczbie, czyli zmniejszamy o jedno miejsce. Liczba została zmniejszona o jedno miejsce, to potęga zostaje zwiększona o jedno miejsce. No i mała emeczka. Wymnażamy. Gramy. OK. To wzory już znacie, na pewno są przepisane. Wskakujemy z podpunktem C i tu uwaga, bo tutaj mamy napisane, że to jest 4000 kilomola. My przedrostek kilo znamy, bo to jest kilogram, kilometr. Czyli tysięczne, znaczy to nie jest tysięczna część, tylko 1000 razy coś. Zatem my to zwiększamy o 1000, no to mamy 4 mole. Git. No to masa, tlenek chromu 3, Cr 3, O 2, tu dwójka, tu trójka, czyli będziemy mieć tak, 2 razy masa chromu, 2 razy masa tlenu, łącznie 152 gramy na mol. I lecimy od N-ki znów. 4
No to tutaj będziemy mieć 24, tam nie potrzebujemy tych zaokrągleń. Zmniejszamy, a potęgę zwiększamy. Mała emeczka. Git. No to jeszcze podpunkt D. Tu uwaga, mamy 25 milimoli. Mili to jak mili, metr, mili, gram, czyli tysięczna część. Zatem dzielimy to przez 1000 i będziemy mieć 0,25 mol. Masa molowa, tlenek żelaza, no to jest FeO. A tu jest 3, źle spojrzałam. Czyli mamy, tutaj to zapiszę, bo to mi się już nie zmieści. Czyli tak jak z tym chromem. 2 razy masa żelaza, 3 razy masa tlenu, łącznie 160 gramów na mol. I duża N-ka. Przesuwamy przecinek o jedno miejsce. Liczba została zwiększona. Potęga zostaje zmniejszona. Cząsteczek to tutaj jeszcze pod spodem. Do tego zrobimy M-kę. Czyli mamy 4 gramy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.